proszę Państwa, już weekend, weekendzik prawie. Idziemy z Pawełkiem do Targetu. Muszę wziąć moje medication, co mi przepisali od dermatologa. No i kupić jeszcze kubie do mycia. Chciał ten, jak to się mówi, shampoo, body wash. Nie shampoo, no body wash do mycia. Piękna pogoda dzisiaj, chociaż mam długie spodnie, ale taka fajna. Jest niby 78, to jest jakieś 28 stopni, 29, ale jest, nie odczuwa się tego tak mocno. No ale w sumie już jest prawie 18, tak więc. Pawełek był w miarę grzeczny. Oczywiście jeździł z tą swoją hulajnogą, więc musiałam uważać w sklepie, bo teoretycznie nie powinien jechać. Słuchajcie, kolejna, następna dziwna rzecz. Znaczy dziwna, bo poszłam właśnie odebrać to serum na włosy i tam, co mi dermatolog zapisała. Bo nie wiem nawet, czy to nagrałam. Wiem, że nagrywałam na TikToka, że byłam u dermatologa, ale chyba na YouTube tutaj dzisiaj nie. No i słuchajcie, jestem w szoku, bo dziewczyna Amerykanka normalnie mówi po angielsku. No, jak mnie skasowała, mówi, ja wiem, że to jest dziwne, po angielsku cały czas mówiła, ja wiem, że to jest dziwne, ale chciałam Ci powiedzieć, że oglądam Ciebie na TikToku. Ja taka w szoku, ona mówi, jak pójdę do domu, to powiem wszystkim, że oglądałam, że widziałam Polska Mama w USA. Więc nigdy nie wiecie, kto Was zna. Pytałam się właśnie, czy na po angielsku, czy po polsku. Ona mówi, nie, że po polsku ona wszystko rozumie, tylko że się tu urodziła. No i do mnie mówiła po prostu po angielsku, ale także bardzo miłe. Ale nigdy bym się w życiu nie spodziewała. Ona mówi, wiem, że to jest może trochę dziwne, ale chciałam Ci powiedzieć, że obserwuję Cię na TikToku. A ja... No, także... No, fajne. Fajnie, miło tak, jak ktoś coś powie, a w życiu bym nie spodziewała się na przykład, że jakaś dziewczyna Amerykanka, że jej się wyświetliłam gdzieś tutaj akurat po polsku, tak? Proszę. Dobra? Lubię, jak te dzieciaki się bawią. Całe podwórko wyległo. Bardzo fajnie, cieplutko na dworze. Razem się fajnie bawią. A dosłownie nad naszymi głowami. Ten jest troszkę wyżej, ale leciały jeszcze niżej. Także było widać nawet, że to jest na przykład American Airlines. Co chwilkę latają samoloty. Bardzo lubię. Więcej dzieciaków doszło od sąsiadów i się bawią. Wyjeżdża. Muszę się na pamiątkę nagrać. Boże święty, ja się umalowałam i teraz tak. Cały make-up chyba rozmazany. Jeszcze siebie nie widziałam. Słuchajcie, właśnie wpadłam do Jarka na emigracji. Dawno tam mnie nie było. I czytam komentarze. Ktoś tam pisze, po co ja Jarka oglądam. No ja oglądam tak, jak oglądam kiepskich, tak? Tam się zawsze dobrze pośmiać można. No chłop ma tyle hejtu, ale z tych jego tekstów, słuchajcie, no nie śmiej się z jego hejtu. Ale Jarek mówił, że on ma takie powiedzenie, o nie dajcie się dymać, tak? Więc ja, słuchajcie, no tak się popłakałam, bo parę komentarzy znalazłam, ale między innymi jeden z nich był ja tam, bo Jarek akurat poszedł na ryby. Nawet nie wiem, czy to jest ostatni vlog, bo mi się wyświetlił, no i w niego kliknęłam. I ktoś napisał, ja tam,
Ryb nie łowię, w wodzie nie dam się dymać. Słuchajcie, tak, sorry Jarek, tak mi to dzień zrobiło, że... popłakałam, słuchajcie, ja się popłakałam. Ale Jarek, widzisz, nawet do Chicago dociera... Docierają twoje sławne teksty, więc idę z powrotem, idę dalej czytać, bo tak już jestem rozmazana. Swoje komentarze ładne wpisałam dla zasięgu i idę dalej, także przy tym piąteczku przynajmniej troszkę się pośmiałam, no, bo wiecie, dzisiaj troszkę pochmurno. Nie zawsze się ma dobry humorek, a tutaj zaraz się rozweseliło, no nie? Kochani, no tak się śmiałam przy tym Jarku jak głupi do sera, że tak powiem, że używając tego prześmiewnego powiedzenia, nie wiem nawet, czy to jest wielkopolskie, czy nie, chciałabym Wam pokazać komentarz, jaki dostałam ostatnio. I to jest, że ja się przejmuję, po prostu ponieważ użyłam znowu mojego powiedzonka, które wiem, że niektórzy z Was fajnie sobie nawet mówią, ojej, już mam listę Kasi powiedzonek, muszę zapisać, założyć sobie zeszyt, bo zaraz mi się humor poprawia, bo jesteś po prostu taka swoja babka, niezależnie czy tam skończyłaś tu szkoły, czy nie, jesteś po prostu swoja. Więc no, ciśnie się wręcz na usta zaadresowanie, pokazanie Wam, co tu ktoś mi powiedział. W zasadzie miałam takie nawet, komentarz jest napisany ogólnie fajnie, więc miałam w sumie takie, ojejuś, no trochę głupio, nie, że tak mi dowaliła, ale z drugiej strony zaczęły się tam komentarze pisać wspierające mnie i ja mówię, z jednej strony ja mówię, no nie, zostawiam to w większości, jeżeli ktoś kogoś nie obraża, to zostawiam komentarze, więc dlaczego mam na przykład coś usuwać albo się nie odnieść do jakiegoś tam, do jakiejś tam rzeczy. A komentarz wyglądał następująco, zatrzymajcie sobie, jeżeli za szybko leci. Jeszcze jedna notka, ja użyłam słowa, że komentarz jest fajny. Oczywiście, no tu się mój polski kłania. Nie jest fajny, tylko w sensie, że jest po prostu, no bo nikt nie chce krytyki dostawać, ale ja na to patrzę, że to jest konstruktywna krytyka, co nie znaczy, że ja nie mogę bądź nie chcę się do tego odnieść, bo to nie zawsze, jak jest konstruktywna krytyka, powinno się mówić dziękuję za Twoją opinię i that's it. Można tak powiedzieć, ale można również się odnieść i wytłumaczyć danej osobie, dlaczego na przykład pani, która ukończyła uniwersytety, dwuletni college, tutaj licencjat, magistra, wyraża się, że na przykład mówię, że się coś usrało, czy jadę na szmacie. Powiem tak, odpowiedź na niego od Minimi, bodajże o ile dobrze pamiętam, jest bardzo konstruktywna, bo widać, że ta osoba nie zawsze się ze mną zgadzała i też miała różne komentarze do napisania, ale w tym momencie ta osoba po prostu mówi, że to nawet nie jest fajne tak komuś mówić, bo to nie świadczy o niczym, że ktoś jest tam wykształcony czy nie. Nawet nie chodziło tu o wykształcenie, tylko bardziej o wulgarny język. I ja, kurde, pracuję w banku. Słuchajcie, to jest właśnie ten problem dla mnie i dla wielu osób, wydaje mi się, z tym światem, że niestety wiele youtuberów, albo nawet nie youtuberów, to po prostu zwyczajnych ludzi, pokazuje się za kogoś, kim nie jest, absolutnie. No i dlatego mamy później takie różne sytuacje, że ludzie zachowują się inaczej tak naprawdę, jak ich podpatrzymy, albo w środowisku domowym, albo coś. Sama nawet pani, która napisała ten komentarz, ona stwierdziła, że ona nie wie, po co ona tu jest. Sama sobie odpowiedziała na to, więc coś ją ciągnie.
Oczywiście, ja kiedyś powiedziałam, że mnie boli, jak ktoś coś powie o dzieciach, ale bardziej mnie boli rasistowskie. Ta pani myślała, że mi dogryzie i powiedziała, że napisała jeszcze w tym komentarzu, że Pawełek jest bardzo i zostawia wiele do życzenia. Ona tutaj Ameryki nie odkryła, bo ja akurat właśnie mówiłam o tym na live'ie. Live'y troszkę ciężej znaleźć, bo one nie są razem w wideo. One, jak live Wam się raz pokażę, to wejdźcie pod zakładkę live. Wczoraj akurat robiłam na spontanie live'a i wspomniałam sama, bo już dawno się z Wami nie widziałam tak na premierze, wspomniałam sama, że tak naprawdę właśnie te 90% naszego zachowania, taki był tytuł tego vloga, wynika z jakiejś tam predyspozycji tego, czego uczymy się do 7 roku życia. Więc no, martwię się o Pawełka, bo sama przyznam, że James i ja trzymaliśmy chłopców krótką ręką, a Pawełka żeśmy troszkę rozbujali. On jest spoiled, jeżeli chodzi o zachowanie bardziej, bo jeżeli chodzi o rzeczy materialne, to chociaż Pawełek jest też tak jak większość dzieci, że on nie wyjdzie z sklepu, bo on chce jakąś zabawkę, to ja mu mówię, że on dostanie później i wychodzę i albo on to łyknie, albo tego nie łyknie i jest po prostu walka, ale ja wychodzę, ja nie kupuję dla świętego spokoju. Więc ja wiem, gdzie nasza praca bardziej musi być konsekwentna, że jak się do dziecka mówi, to ma odpowiadać, a nie, że on patrzy w telewizor czy na bajkę. Ja się do tego przyznaję, więc ta pani Ameryki nie odkryła. Ale właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że dużo jest dziewczyn, ja nie piję tutaj do nikogo indywidualnie. Dużo jest dziewczyn, Polek, które nagrywają w Ameryce, które nagrywają w Europie, Azji, które przyleciały tutaj, no i znowu się wychwalam, że ja do wszystkiego doszłam sama, prawda? Które przyjechały tutaj albo do męża, albo na wizę, albo na coś. W każdym razie generalnie robią to jako hobby, nie pracują jakoś tam zawodowo, co nie jest oczywiście wymówką, żeby pani z banku tak mówiła. Moi drodzy, to nie jest udawanie. Ja nawet tak w banku mówię, tylko nie do klientów. Ludzie mnie znają, że ja po prostu, oczywiście na ile można tak powiedzieć po angielsku. Są za to takie troszkę inne powiedzenia. Amerykanie dużo też żartują, nawet z szefostwem, więc to jest tak, że często my takie różne powiedzonka mówimy, a na przykład i nikt tego źle nie bierze. Wiadomo, że przecież nie będę mówiła klientowi, że jadę na szmacie. A dlaczego na przykład komuś to przeszkadza teraz, bo nie pasuje do modelu osoby, która ma wykształcenie? Ja Wam powiem tak, to nie świadczy o niczym i mnie, ja właśnie, jakoś wpisując się w ten model, zatraciłabym swoją tożsamość. To, kim jestem, że jestem tutaj tą swoją Kaśką, którą znacie właśnie z Elo Elo 320 i tego typu powiedzeń. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś komuś nie wadzi, ktoś komuś nie robi krzywdy, że jeżeli Twoje zachowanie jest po prostu no, Twoją taką charakterystyczną cechą, to jeżeli komuś to przeszkadza i pani z banku musi się wyrażać tak, a tak, prezydent musi się wyrażać tak, a tak, dlaczego ludzie kochają Donalda Trumpa? Teraz mi to przyszło na myśl. Bo jest sobą, nie pasuje w schemat prezydenta, ale jest sobą i dla większości ludzi wydaje się człowiekiem realnym, stojącym za tym, co mówi. Wiadomo, on nie jest bez grzechu i nikt nie jest, ale to jest człowiek, który nie potrzebuje pieniędzy, nie potrzebuje sławy. Bycie prezydentem to jest bardziej podłechtanie jego ego, a przynajmniej pokazanie, że zobaczcie, ja nie jestem typowym politykiem, ja sobie rzucę joke here, zrobię to, zrobię tamto, nie ze wszystkim się zgadzam i na takim stanowisku nie uważam, że niektóre rzeczy uważam powinny być pozostawione w wieku 78 czy ile on ma lat sobie, ale właśnie za to ludzie go lubią. Mnie to nie przeszkadza, że jest właśnie takim prezydentem, który się wyróżnia.
Więc ja nie to, że wyganiam kogoś z mojego kanału. Ale jeżeli komuś bardzo przeszkadza na przykład, że na przykład moje powiedzonka, które lubię sobie rzucać, komuś przeszkadzają, ktoś od razu wnioskuje, że ja nie pracuję dobrze w pracy, ja nie mam dobrych wyników, co jest właśnie zupełnie odwrotnie, bo ja jestem taką osobą, która play hard, work hard and play hard, no to ja już na to nic nie mogę i zapraszam do tych pań, które w Europie, Azji, Ameryce, bez wykształcenia, po szkole średniej, bardzo ładnie umieją się wyrażać, więc zapraszam Państwa tam. Po co macie sobie, wiecie, po co macie się zniżać do jakiegoś poziomu, który ja sobą reprezentuję, a który nie jest na waszych, nie jest w waszym standardzie, że tak powiem. O, a jeszcze właśnie chciałam przy tym, oprócz prezydenta, przypomniała mi się moja szefowa. Miałam szefową właśnie w tej firmie jakoś, ona nie była moją bezpośrednią szefową, ona była szefową mojego szefa. I ona w zasadzie widziała we mnie taki potencjał, że ona powiedziała, że mój szef nie traktuje mnie dobrze. To było jakieś, nie wiem, w banku jestem 18 lat, więc to było jakieś 14 lat temu. Ona nie była kiedyś taka wielka, że tak powiem, ona duża też jest gabarytowo, nie była wielka w sensie, że ją ludzie znali, ale teraz jest. Ja Wam tutaj wrzucę Wikipedię, bo jest do tego stopnia znana, że jest w Wikipedii. Ona była właśnie takim bossem, który rzucał K, rzucał H po angielsku, ale ona egzekwowała. Wszyscy ją szanowali, bo umiała się, jak my tu mówimy, play hard i work hard, czyli pracować dobrze, wpierw odwrotnie powinnam powiedzieć, dobrze pracować, ciężko pracować, ale też się ciężko bawiła. Jak ja miałam takiego na Prima Aprilis, jedna z moich znajomych współpracowniczek wrzuciła mi szczura, takiego wielkiego, plastikowego, ale on wyglądał bardzo realistycznie. Jak ja zaczęłam piszczeć, to ona tylko wyszła, powiedziała no worries people, no worries people, it's just Kate, it's just Kate. Ona była czarna, znaczy jest czarna i powiem Wam, że była taka baba z jajem, bardzo inteligentna. Ona ma chyba nawet doktorat już teraz, wtedy miała magistra i to jest właśnie osoba, którą ja patrzę na nią jako przykład, że wtedy, kiedy nawet była mniejsza i zarządzała grupą, co i tak już było impressive, czyli bardzo takie wow, doszła do tego poziomu, musi coś dobrze robić, bo zarządzała grupą 300 egzaminatorów, bo pracowałam w takim dziale, gdzie robiliśmy inwentaryzację właśnie tych naszych łodzi, które finansujemy. No ja nie pracowałam właśnie, pracowałam w ofisie, ale na początku jako sekretarka. No właśnie tą inwentaryzację przeglądałam i to... Więc ja byłam tą osobą. Ona wtedy miała pod sobą 300 osób i ona się tylko pięła. Później pojechała na assignment pojechała na, wzięła pracę z tej samej firmy, ale przenieśli ją do UK. Ona była też szarfową, która bardzo doceniała ludzi. Nie była taka, ona się nie przejmowała zasadami. Nawet jak zasady mówiła, wiesz, podziękuj, a nie dawaj za dużo, tam na przykład $20, jakiś tam kiedyś mieliśmy gift certyfikaty, na przykład za dobrą pracę, tego. Ona się nie pieprzyła, ona dawała stówkę tu, 50 tu, była dobrą szefową, ale była taką, która wymagała, ale że miała taki kontakt właśnie z ludźmi, to ludzie ją szanowali. Ja myślę, że to wszystko o tym, że to właśnie jest przykładem tego, że można nie być sztywniakiem, który powinien gdzieś się wpisać na jakiś schemat i można też robić swoją pracę dobrze. I takie jest właśnie moje przemyślenia, jeżeli chodzi o tą konwersację, bo chciałam Wam to powiedzieć, bo sobie pomyślałam, że właśnie ten przykład z Donaldem i z moją szefową będzie dla Was idealnym porównaniem i może wytłumaczeniem, ale ja nie chcę nikogo zmienić
o mnie jakiegoś mniemania. Ludzie, którzy i tak będą chcieli, to i tak sobie pomyślą, co chcą. I właśnie ta riposta Mimi, dziękuję bardzo, tutaj jest totalnie w punkt, że Mimi daje mi konstruktywną krytykę, że nie zawsze się ze mną zgadza i nie zawsze jej się podoba to, co robię, ale w tym momencie ta osoba pisze zawsze i wyłącznie, ta pani, która zrobiła ten komentarz, tylko negatywne komentarze i to już nawet nie jest smaczne wtrącać dzieci, wtrącać to, wtrącać tamto. Które youtuberki Wam to powiedzą? Które youtuberki będą z Wami gadały tak, jak ja tutaj z Wami gadam? Bo ja chcę spojrzeć za 10 lat na te vlogi i po prostu zobaczyć, że ja nagrywam swoje życie, a nie to, co się sprzedaje albo to, co wypada. Chcę pozostać z sobą i to, że ktoś mi napisze, właśnie mnie nie zmieni. Ja mogę wziąć krytyczną, konstruktywną krytykę do serca, a takie jest mało, bo te osoby, które twierdzą, że one mi tylko dają rady, to one się tylko pojawiają, kiedy jest coś negatywnego. Ja mogę na palcach jednej ręki zliczyć takie dwie panie, z którymi byłam, wydaje mi się, dosyć blisko i one zawsze mnie taką miały konstruktywną krytykę, ale czasami gdzieś tam pisały coś pozytywnego. Aż coś się tam stało i komuś nie pasowało, że Jarka oglądam na emigracji, że to, że tego, że jak ja tak mogę, czy tam cokolwiek. No i teraz jest tylko negatywna. Negatywne są tylko komentarze. Właśnie takich komentarzy sobie do serca nie biorę, bo gdybym widziała, że te panie chociaż na jednej ręce, na palcach jednej ręki, że chociaż raz coś pozytywnego wrzucą, na przykład jak dziecko skończy szkołę, jak graduacja, albo jakieś wyniki Dawida czy Kuby, jakie pokazuje, to wtedy bym powiedziała, aha, jeszcze jest szansa, że no może posłucham tej osoby, bo ta osoba też umie mi powiedzieć coś miłego. A jeżeli ktoś tylko zieje jadem, to właśnie to nie jest konstruktywna krytyka, bo taka osoba nie ma nic dobrego o Was do powiedzenia i dlatego niezależnie, co byście zmienili w swoim zachowaniu, nawet gdybyście chcieli się podłożyć pod wpisać w jakieś reguły, normy i wziąć sobie do serca, to tej osobie, takim osobom i tak nigdy nie dogodzicie, bo one znajdą inne rzeczy, które im w Waszym zachowaniu przeszkadzają. Także myślę, że obszerny temat. Dajcie znać, czy się zgadzacie, czy nie. Fajnie, że mi ten Trump pomysł wpadł w sumie też, chociaż nawet nie planowałam, ale ja do Was tak mówię właśnie od serca i praktycznie na jednym tchu. Tam parę y i a wycinam i takich tam różnych. Nie wiem, nie sądzę, żeby ten vlog się zgrał dzisiaj, ale będziecie go mieli w sobotę, no bo jest już tutaj popołudnie, a ja jeszcze dogrywam tą końcówkę, później ją trzeba zgrać na komputer, a z komputera na YouTube, także no to jest taki proces. No i ten proces czasami jest niezależny ode mnie, bo to trwa kilka godzin wciąganie takiego vloga w dużej rozdzielczości. Tak więc mam nadzieję, że na sobotę, na weekendzik będziecie mieli fajny temat. Zapraszam do dyskusji i nie bierzcie tej dyskusji jako, że o, odpowiadam, to nie umie wziąć krytyki. Nie, ktoś mi daje konstruktywną krytykę, ja tego nie usuwam, ale mam możliwość i mam prawo wypowiedzieć się, dlaczego na przykład pani w banku zachowuje się tak, a nie inaczej, prawda? Dając Wami tu jakieś przykłady mojego szefa, czy szefowej, czy prezydenta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak? No, tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego.